Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i będę dzisiaj mówić o sprawie, która niestety w swoich okolicznościach nie jest wyjątkowa. Do tego typu tragedii dochodzi zdecydowanie zbyt często. I mimo, że te wydarzenia miały miejsce kilka dekad temu, to bardzo niedawno, bo jeszcze w tym roku pojawiły się w tej sprawie nowe fakty, o których powiem pod koniec odcinka. I dzięki temu sprawa zyskała ponownie międzynarodowy rozgłos, chociaż w naszym kraju nigdy nie była bardzo głośna, dlatego mam nadzieję, że jeszcze o niej nie słyszeliście. Będę dzisiaj mówić o sprawie Catrice Lee i tragedii, która spotkała ją w jej drugie urodziny. Jeśli chcielibyście poznać jej szczegóły, to zapraszam Was do oglądania. Catrice urodziła się 28 listopada 1979 roku w British Military Hospital w mieście Rinteln w Niemczech. Jej rodzicami byli Richard i Sharon Lee. Catrice miała także starszą o 5 lat siostrę Nataszę. Rodzina pochodziła z Wielkiej Brytanii, ale w 1981 roku już od 2 lat mieszkali w Paderborn w Niemczech. Ojciec był starszym sierżantem w armii brytyjskiej i stacjonował w zachodniej części Niemiec. Dość szybko udało im się zaaklimatyzować w nowym miejscu i państwo Lee nie mieli żadnych problemów finansowych ani rodzinnych. Rodzina była bardzo kochająca i szczęśliwa. W sobotę 28 listopada 1981 roku Catrice obchodziła swoje drugie urodziny i z tej okazji rodzice postanowili zorganizować przyjęcie. Już poprzedniego dnia do miasta przyjechali bliscy Sharon, czyli matki dziewczynki, jej siostra Wendy wraz ze swoim mężem Cliffem, którzy także mieszkali w Niemczech, ponieważ Cliff, podobnie jak Richard, pracował dla brytyjskiej armii, ale dla innej jednostki. I w sobotę, zaraz po śniadaniu, Richard, Sharon, ciocia Wendy zabrali Catrice i pojechali do sklepu, żeby kupić jedzenie i dekoracje na późniejsze przyjęcie. Reszta gości miała dotrzeć właśnie tamtego dnia wieczorem. Pojechali do specjalnego sklepu przeznaczonego dla Brytyjczyków stacjonujących w Niemczech, właśnie dla żołnierzy. Ten sklep nazywał się NAFI, to jest skrót od Navy, Army and Air Force Institutes. 7-letnia wtedy siostra Catrice Natasza nie chciała z nimi pojechać, dlatego została w domu pod opieką wujka. Na miejsce dojechali chwilę przed 11 i kobiety weszły do środka, podczas gdy Richard postanowił zostać i poczekać na nie w samochodzie. Tego dnia ten supermarket był wyjątkowo zatłoczony, ponieważ członkowie wojska tego dnia dostali swoją ostatnią przedświąteczną wypłatę i wraz z rodzinami robili zakupy na Boże Narodzenie. Teoretycznie do sklepu mieli wstęp tylko członkowie brytyjskiej armii i ich rodziny, jednak w praktyce nie było nikogo, kto stałby przy drzwiach i sprawdzał dokumenty wchodzących, dlatego każdy, kto znał angielski, mógłby tam wejść, wtopić się w tłum i zrobić zakupy. Na początku Sharon posadziła Catrice w takim specjalnym siedzeniu w wózku sklepowym, ale po pewnym czasie dziewczynka zaczęła marudzić, była zbyt podekscytowana i zaczęła sygnalizować, że woli być noszona na rękach, dlatego to właśnie Sharon zaczęła robić. Tak minęła spokojnie dalsza część zakupów, aż do czasu, gdy kobiety zaczęły kierować się w stronę kasy. Wtedy Sharon postawiła córkę na ziemi, żeby móc zapłacić, ale w pewnym momencie zorientowała się, że zapomniała jednego produktu i zostawiła Catrice pod opieką cioci. Po powrocie zauważyła, że 2-latki nie ma nigdzie w zasięgu wzroku. Okazało się, że Wendy pozwoliła dziewczynce pójść za mamą i nie zauważyła nawet, kiedy dziecko zniknęło. Początkowo kobiety nie wpadły w panikę. Catrice była bardzo ciekawskim dzieckiem i mogła ukryć się w jednej ze sklepowych alejek. W sklepie panowało zamieszanie ze względu na tłum klientów, jednak dziewczynka była ubrana dość charakterystycznie. Miała na sobie białą bluzkę, na niej zielono-niebieską sukienkę, białe rajstopy, turkusowy płaszcz i czerwone kalosze, dlatego teoretycznie powinna być łatwa do zauważenia. Niestety mijały kolejne minuty, a Sharon i Wendy coraz bardziej nerwowo przeszukiwały sklep. Pytały klientów i obsługę o to, czy ktoś nie widział dziecka bez opieki. Catrice, mimo że urodziła się i wychowała w Niemczech, to nie potrafiła mówić po niemiecku, jedynie po angielsku. Chociaż akurat w tym sklepie większość osób to byli Brytyjczycy, dlatego teoretycznie ktoś mógłby ją zaczepić i do niej zagadać. W końcu Richard, Wendy i Sharon wrócili do domu bez córki. Matka była zrozpaczona i wściekła na swoją siostrę, że spuściła z oczu dziecko w sklepie pełnym nieznajomych. W domu poinformowali Cliffa i małą Nataszę o tym, co się stało i o tym, że natychmiast muszą jechać na policję. Wzięli tylko kilka zdjęć, Catrice, żeby pokazać funkcjonariuszom i pojechali.
Sprawa została zgłoszona na policję oraz do władz wojskowych i na początku śledztwa trwał konflikt między właśnie lokalną niemiecką policją a wojskiem brytyjskim o to, kto powinien zajmować się tą sprawą, ponieważ ten sklep był własnością Brytyjczyków, ale oficjalnie nie był ani bazą wojskową, ani terenem eksterytorialnym. Ostatecznie obie strony zaangażowały się w śledztwo, chociaż oficjalnie ustalono, że jest to działka brytyjskiej żandarmerii. Opis i zdjęcia dziewczynki zostały rozpowszechnione i społeczność zmobilizowała się i zjednoczyła w poszukiwaniach. Catrice miała jasne kręcone włosy, brązowe oczy, lekkiego zeza w lewym oku oraz jej znakiem szczególnym było znamie przypominające wysypkę na dole pleców. Teren wokół supermarketu został dokładnie przeszukany i apelowano do wszystkich potencjalnych świadków. Pierwszą wersją wydarzeń podnoszoną przez policję było to, że Catrice mogła wpaść do znajdującej się niedaleko rzeki River Lippe. Jednak wielodniowe przeszukanie wody przez nurków nie przyniosło żadnych rezultatów. Rodzice dziewczynki od samego początku nie wierzyli w tę wersję wydarzeń. Uważali, że nie ma możliwości, żeby Catrice tak po prostu sama wyszła ze sklepu, poszła nad wodę i do niej wpadła. Po pierwsze, dziewczynka nigdy nie oddalała się od mamy na dłużej niż kilka sekund. Oczywiście mogło rozproszyć ją coś w sklepie, ale nie na tyle, żeby nagle postanowiła zupełnie stamtąd wyjść. Ponadto dziecko panicznie bało się wody. Na pewno nie zbliżyłaby się do zbiornika wodnego na tyle blisko, żeby do niego niechcący wpaść. Potem, gdy przeprowadzono to nieskuteczne przeszukanie rzeki, Sharon i Richard tylko utwierdzili się w swoim przekonaniu, że ich córka została uprowadzona. Niestety ze względu na brak dowodów i poszlak policja niewiele mogła zrobić. Informacje o poszukiwaniach cały czas były powielane i w całym mieście rozwieszono plakaty ze zdjęciami dziewczynką i apelem o jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu. Niestety przez kolejne miesiące sprawa tylko stygła, aż do czasu, gdy pojawiło się jedno wiarygodnie brzmiące zgłoszenie. Była to informacja od mieszkańca niemieckiego miasta Osnabrück, który przypomniał sobie, że około grudnia 1981 roku zobaczył małą dziewczynkę bawiącą się bez opieki przy ulicy. Nie mógł dowiedzieć się, gdzie są jej opiekunowie, dlatego postanowił zaprowadzić ją na policję. Nie wie, co dalej się z nią działo, ale przekazał je w ręce odpowiednich służb, które miały ustalić jej tożsamość i miejsce zamieszkania. Policja przekazała tę informację rodzicom Catrice, ale niestety wkrótce okazało się, że to nie ich dziecko czekało na posterunku. Niestety od tego czasu na kolejne 19 lat sprawa ucichła. W 2000 roku technologia pozwoliła na stworzenie portretów przedstawiających to, jak Catrice może wyglądać obecnie. I po opublikowaniu tych obrazów na policję ponownie zaczęły wpływać zgłoszenia od potencjalnych świadków. Większość z nich jednak zawierała zbyt mało szczegółów. Były to po prostu informacje o tym, że dziecko pasujące do opisu Catrice było widziane w towarzystwie dorosłych, jednak brak informacji nie dawał policji możliwości namierzenia tych osób. Jednak kolejne zgłoszenie dało nadzieję na to, że ta zagadka sprzed lat w końcu może zostać rozwiązana. Na policję zadzwoniła kobieta, twierdząca, że jej były partner, który w 1981 roku był w tej samej jednostce wojskowej, co Richard Lee, przyznał jej się kilka lat wcześniej, że zabił dziecko. Gdy kobieta usłyszała w telewizji informacje o poszukiwaniach Catrice Lee i o tym, że zarówno miejsce, jak i rok się zgadzają, uznała, że to może nie być zwykły zbieg okoliczności. Udało się odnaleźć tego mężczyznę. Mieszkał w Northumbrii, regionie w północnej Anglii i został przesłuchany, ale wszystkiemu zaprzeczył. Niedługo później kobieta, która zgłosiła sprawę, zmarła i odrzucono możliwość, że jej były partner miał coś z tym wspólnego. W 2008 roku historia dziewczynki wróciła do mediów. Przedstawiono ją m.in. w programie Missing Life, transmitowanym na BBC, gdzie pokazano portret tego, jak może wyglądać wtedy jako 29-latka. Presja i stres spowodowane utratą dziecka negatywnie odbiły się na stosunkach rodzinnych w rodzinie Lee. Richard i Sharon rozstali się, ale nadal cały czas jednoczą siły w sprawach dotyczących Catrice. Również Natasza ciężko wspomina dzieciństwo, które skończyło się nagle i przedwcześnie ze względu na tę tragedię. Już jako dorosła kobieta występowała w wielu programach podnoszących świadomość na temat zaginionej, na przykład w popularnym programie Crime Watch, po emisji którego Richard Lee, czyli ojciec Catrice, otrzymał nietypowy telefon.
Zadzwoniła do niego kobieta, która powiedziała jedynie, że powinien szukać swojej córki we Francji. To sugerowało, że miała informację, jakoby dziewczynka została porwana i wywieziona za granicę. Niestety, ta kobieta nie przedstawiła się, policji nie udało się ustalić jej tożsamości i ten trop nigdzie nie doprowadził. Nadzieje na rozwiązanie sprawy dawały jedynie nowe technologie, które pojawiały się z roku na rok na początku XXI wieku, które pozwalały właśnie na rozwiązanie takich starszych spraw. Ta wersja wydarzeń o tym, żeby dziewczynka wpadła do rzeki sama i to był tylko wypadek, została już dawno wykluczona. Nową wersją przedstawianą przez policję było to, że została uprowadzona i oddana lub sprzedana rodzinie za granicę. W takim przypadku sama Catrice nie ma pojęcia na temat swojego własnego pochodzenia i tego typu przypadki przedstawiałam już w odcinkach z tej serii i patrząc na to, jak one się potoczyły, to daje nadzieję na to, że jeśli Catrice żyje, to jeszcze kiedyś uda się ją odnaleźć. Ale w tym momencie jest w bazie zaginionych osób w Interpolu i jest szukana w kilkudziesięciu krajach. Tak jak wcześniej wspomniałam, Catrice miała zeza, który wymagałby operacji korekcyjnej. Policja zaapelowała więc również do lekarzy, którzy przez te lata mogli wykonywać podobny zabieg, ale niestety nikt się nie zgłosił. I w 2017 roku w końcu opublikowano portret potencjalnego podejrzanego stworzony na podstawie zeznań świadka. Ten świadek powiedział, że w dniu zaginięcia Catrice, czyli 28 listopada 1981 roku, widział właśnie tego mężczyznę niosącego na rękach dziecko. Później ten mężczyzna wsiadł do zielonego samochodu i odjechał i w tym miejscu ślad się urywa. Ale najbardziej bulwersujące w tej sprawie jest to, że ten portret został stworzony niedługo po zaginięciu. I przez ponad 30 lat nie ujrzał światła dziennego. Niestety to nie jest jedyny poważny błąd, który policja popełniła w tym śledztwie. Rodzina dziewczynki wyraziła swoje niezadowolenie ze sposobu, w jaki sprawa została potraktowana i jak prowadzone było śledztwo te lata temu. I w końcu w 2017 roku niemiecka policja wystosowała oficjalne przeprosiny dla rodziny Lee za błędy w dochodzeniu. Należało do nich m.in. to, że w tych pierwszych informacjach w mediach, czyli tych najbardziej kluczowych, nie powiedziano o charakterystycznej chorobie oka dziecka oraz o tym, że nie zna angielskiego. Nie poinformowano również Straży Granicznej o poszukiwaniach, co skutkowało tym, że potencjalny porywacz miał dużo czasu na to, żeby wydostać się za granicę. No i tak jak już powiedziałam, nie opublikowano portretu potencjalnego podejrzanego przez ponad 3 dekady. I w kwietniu 2018 roku brytyjskie wojsko i niemiecka policja wznowiła poszukiwania w okolicach rzeki Alme w Nadrenii północnej Westfalii w Niemczech. Podobno w tej okolicy kilka dni po zaginięciu Catrice był widziany zielony samochód należący do tego potencjalnego podejrzanego. Niestety minęło już 37 lat i poszukiwania nie przyniosły nowych dowodów w sprawie. Każdy kolejny możliwy trop dawał rodzinie Lee złudną nadzieję. Jednak najbardziej bolesnym z nich była sytuacja, która miała miejsce dosyć niedawno, bo w kwietniu 2019 roku. Wtedy na Facebooku pojawił się profil pod nazwiskiem Catrice Lee, prowadzony przez kobietę, która wiekiem i wyglądem pasowała do zaginionej. Zgłosiła się nawet do rodziny Lee, twierdząc, że jest ich zaginioną córką. W sierpniu wysłała zaproszenie do znajomych do starszej siostry Catrice, Nataszy. I pierwsze wiadomości, które były wysyłane z tego profilu, wydawały się bardzo szczere i dawały nadzieję na to, że ta wieloletnia sprawa wreszcie może zostać rozwiązana. Niestety z czasem wiadomości stawały się coraz bardziej niepokojące i nie udało mi się znaleźć ich dokładnej treści, ale przez gazety zostały określone jako nieodpowiednie i wulgarne. Udało się ustalić, że ich autorką była 40-letnia Heidi Robinson. Była modelka i aktorka, która oczywiście nie była zaginioną i poszukiwaną Catrice Lee. Przez media, przez ten incydent kobieta została określona jako okrutna i mająca urojenia. Sprawę w końcu rozstrzygnął sąd. Robinson przyznała się do winy i było jasne, że w momencie popełnienia czynu była w złym stanie psychicznym, ale zdaniem sędzi nie zmienia to faktu, jak wielką krzywdę wyrządziła rodzinie zaginionej Catrice. Termin procesu był wielokrotnie przesuwany, ponieważ czekano na psychologiczną ewaluację oskarżonej, ale ostateczna rozprawa odbyła się 30 października 2019 roku. Badania wykazały, że kobieta cierpiała na zaburzenia psychiczne będące wynikiem głębokiej depresji, w którą wpadła po tym, jak została ofiarą przemocy ze strony swojej przyjaciółki. Skutkowało to tym, że w momencie tworzenia tego profilu na Facebooku ona naprawdę wierzyła, że jest poszukiwaną Catrice.
Podczas rozprawy obecny był Richard Lee, który wcześniej w wywiadach bardzo ostro wypowiadał się o oszustce, określając ją jako okrutną i bezduszną. Gdy dowiedział się o tym, że przyznała się do winy, powiedział, że musi pojawić się na rozprawie, żeby spojrzeć jej prosto w oczy i pokazać, jak bardzo go skrzywdziła. Ze względu na ten zły stan zdrowia psychicznego, Heidi Robinson otrzymała karę 18 tygodni pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 2 lata i nakaz uczęszczania na terapię przez co najmniej rok. Najnowsze wieści w tej sprawie pojawiły się bardzo niedawno, ponieważ nieco ponad miesiąc temu, we wrześniu 2019 roku, Royal Military Police trafiła wtedy na trop i aresztowała mężczyznę mieszkającego w mieście Swindon w Anglii w związku z podejrzeniami, że może mieć coś wspólnego z zaginięciem Catrice prawie 4 dekady wcześniej. Aresztowanym był 74-letni były wojskowy, który służył w tej samej placówce co Richard Lee. Ze względu na to, jak niedawno doszło do tego zatrzymania, większość informacji nie zostało jeszcze podanych publicznie. Między innymi na jakiej podstawie mężczyzna został zatrzymany. Ale to, co wiadomo, to to, że rozkopano cały teren wokół jego domu i przeprowadzono naprawdę dokładne i gruntowne przeszukanie. Ale już 25 października wydano oficjalne oświadczenie. Rzecznik wojskowy poinformował, że mężczyzna został wypuszczony i oczyszczony z jakichkolwiek podejrzeń. I to jest już koniec doniesień w tej sprawie. Jeśli chcecie znać moje zdanie, to wydaje mi się, że Catrice została uprowadzona przez kogoś, kto po prostu skorzystał z okazji. Nie wydaje mi się, żeby sama wyszła ze sklepu, zgubiła się czy zrobiła sobie krzywdę. Nie wydaje mi się również, że ten akt został wcześniej zaplanowany, że była to osoba, która obserwowała rodzinę czy wybrała Catrice znacznie wcześniej. Po prostu okazało się, że warunki do uprowadzenia są sprzyjające, że to jest zatłoczony sklep i dziecko pozostaje bez opieki i dorosła osoba biorąca dziecko po prostu na ręce i wychodząca ze sklepu nie wzbudziłaby niczyich podejrzeń. W takim przypadku mógłbyś to zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Oczywiście generalizując, ale na podstawie podobnych spraw można wnioskować, że w przypadku kobiet motywem najczęściej jest wychowanie dziecka, ponieważ nie możecie mieć na przykład własnego, a w przypadku mężczyzn na przykład sprzedanie, uwięzienie lub niestety w niektórych przypadkach także skrzywdzenie. Wiele z tych opcji pozostawia jednak nadzieję na to, że Catrice nadal żyje i takie właśnie przeczucie mają jej rodzice i siostra, którzy mocno wierzą, że kiedyś jeszcze spotkają Catrice. I to jest już koniec tej sprawy. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Czy macie jakąś teorię, czy któraś z tych, które dzisiaj przedstawiłam, wydaje wam się najbardziej prawdopodobna, a może macie jakąś własną, która przyszła wam do głowy? Na pewno podzielcie się nimi w komentarzach, bardzo chętnie o tym przeczytam. Jak również, jeśli macie propozycje, jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, również napiszcie i bardzo chętnie z nich skorzystam. A teraz bardzo dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!